Dzień dobry, witam w wydaniu specjalnym Wirtualnej Polsce, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest wiceminister kultury z Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Sellin. Witam, dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Wygraliśmy wybory, niech opozycja nie dzieli skóry na niedźwiedziu, tak mówił pan w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Panie ministrze, skoro tak, to jak idzie państwu, Prawo i Sprawiedliwości, tworzenie koalicji rządzącej? Panie redaktorze, jeszcze nie ma decyzji prezydenta o tym, komu powierza misję tworzenia rządu, ale prezydent zapowiadał wielokrotnie, że uszanuje dobry, moim zdaniem, obyczaj polityczny, który wynika z konstytucji z 1997 roku, który się utarł, że tę misję powierza zwycięskiemu ugrupowaniu. No właśnie, no to jak dlatego pytam, panie ministrze, jak idzie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu szukanie większości, żeby móc rządzić trzecią kadencję? Ale ja jeszcze raz powtarzam, prezydent jeszcze decyzji o powierzeniu misji tworzenia rządu nie podjął, ale zapowiada, że taką decyzję podejmie w kierunku naszym, czyli zwycięskiego ugrupowania, bo to, kto jest zwycięskim ugrupowaniem, to chyba jest dosyć proste. No ten, kto wygrał wybory. Dlatego pytam, panie ministrze, bo macie państwo 194 mandaty, więc czy rozmawiacie państwo z innymi formacjami i jak idą te rozmowy o uzyskaniu większości sejmowej, której nie macie po wyborach? Trzeci raz, panie redaktorze, powtarzam. Rozmowy pójdą i rozpoczną się, kiedy zostanie powierzona misja tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu, a to zwycięskie ugrupowanie wskaże, kogo poleca na premiera, który takie rozmowy rozpocznie. Więc te rozmowy są dopiero przed nami. Czyli nie jest pewne, że to Mateusz Morawiecki będzie kandydatem na premiera? Wydaje mi się, że tak będzie, ale formalnie decyzja jest dopiero po powierzeniu misji tworzenia rządu przez prezydenta liderowi zwycięskiego ugrupowania, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bo pan mówi, że rozmowy o przyszłej koalicji się nie toczą i nie będą się toczyć, zanim prezydent nie powierzy kandydatowi na premiera misji tworzenia rządu, a politycy Prawa i Sprawiedliwości w rozmowach z mediami twierdzą, że te rozmowy już są prowadzone i są prowadzone z Polskim Stronnictwem Ludowym. Skąd zatem ten dwugłos, panie ministrze? Panie redaktorze, pan się pytał o formalne rozmowy. Ja nie wykluczam, że jakieś nieformalne się odbywają, ja w nich nie uczestniczę, ale formalne rozpoczną się dopiero wówczas, kiedy prezydent powierzy misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania. Czy pan będzie ten pierwszy krok. Czy pan też jest za tym, żeby rozmawiać z Polskim Stronnictwem Ludowym, że to jest naturalny dla Prawa i Sprawiedliwości partner koalicyjny? Ja jestem za tym, żeby rozmawiać tak, jak to ujął chyba prezes Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński, z każdym, kto zechce przyłączyć się do rządu, który ma dobry bilans, 8 lat swoich rządów, jeśli chodzi o pozycję ekonomiczną Polski, jeśli chodzi o politykę społeczną, wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, odbudowę instytucji państwowych, najniższe bezrobocie w historii. To czy widzi i tak pan dalej. Kogoś takiego z formacji opozycyjnych? Bo pani Beata Mazurek, była rzecznik PiS w 2018 roku, mówiła, że PSL powinno zostać usunięte z życia publicznego, że ta partia powinna być zlikwidowana. Politycy Prawa i Sprawiedliwości o liderach Koalicji Obywatelskiej mówili, że no, chcieli zdradzić Polskę i doprowadzić do drugiej buczy i wymordowania połowy Polaków. Czy wśród tych polityków widzicie państwo ludzi gotowych do zawarcia z wami koalicji? Panie redaktorze, pan przypomina jakieś cytaty z odległej dosyć przeszłości. Nie jakieś cytaty, tylko konkretne cytaty i słowa, które padały przed wyborami parlamentarnymi. Tak. A ja przypominam wielokrotnie przez 8 ostatnich lat powtarzane opinie, że trzeba właśnie zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość, trzeba doprowadzić do tego, żeby elektorat Prawa i Sprawiedliwości już nigdy nie podniósł głowy i nie wyniósł do władzy takiej formacji jak my i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to. No można takich cytatów szukać po obu stronach trochę. Wiadomo, jaka jest poziom w ogóle emocji w debacie publicznej, moim zdaniem, zaimplementowany przez Donalda Tuska już od 18 lat, od 2005 roku. Jest no właśnie i w związku z tym pana pytam, panie ministrze, skoro Donald Tusk i politycy jego partii tak ostre słowa mówili o państwu, a państwo mówiliście tak ostre słowa o Donaldzie Tusku, ale również Polskim Stronnictwie Ludowym, to czy państwo wyobrażacie sobie, że ktoś konkretny z wami dzisiaj pójdzie do koalicji i będzie współtworzył rząd? Panie redaktorze, pierwszy krok powinien zostać podjęty tak, jak to opisuje konstytucja. Jak pan mnie pyta o realia,
to ja panu odpowiem. Moim zdaniem to będzie bardzo trudne, ale podjąć tę próbę należy. Dlaczego nie? Skoro taki obyczaj jest i z konstytucji on wynika. Natomiast przypuszczam, że to będzie bardzo trudne, bo rzeczywiście ugrupowania opozycyjne zbite w te trzy bloki, za którymi kryje się 10 partii, na to też zwracam uwagę, że żeby przebić liczbą głosów i procentami Zjednoczoną Prawicę, to trzeba było skrzyknąć 10 partii przeciwko nam, żeby ten lepszy o 2 miliony głosów wynik mieć. Więc przypuszczam, że emocje w tych elektoratach, są takie, że będzie to bardzo trudne, bo te emocje trzeba uwzględniać. Trudne zawarcie jakiejś koalicji z nami, bo te emocje są przede wszystkim antypisowskie. One zostały wypracowane w ostatnich 8 latach bardzo mocną, agresywną, czasami wręcz. Ale może jest jakiś wręcz powód, panie ministrze, że te emocje antypisowskie są tak mocne, że tak wielu ludzi, ponad 70% frekwencja, oczywiście znaczna część z wyborców poparło was, bo to jest 35% wyborców. Bardzo duża liczba, tym ludziom należy oddać szacunek, oni mają prawo wyrażać swoje poglądy, ale była też bardzo duża liczba ludzi, więcej niż popierało i Rafała Trzaskowskiego, i Andrzeja Dudę w roku 2020, ponad 11 milionów ludzi, którzy mieli dość państwa rządów. Tak, ja tego nie neguję i ta najwyższa frekwencja, moim zdaniem, która polityka każdego cieszy, mnie również, ale w dużej mierze ona wynika z negatywnych emocji, że po prostu udało się naszym oponentom zmobilizować ludzi, którzy albo dotąd nie chodzili na wybory, albo pierwszy raz poszli na wybory, czyli młodych ludzi, żeby z powodu emocji negatywnej poszli do tych wyborów, czyli z powodu niechęci do nas. No, ale nie ma pan wrażenia, że to państwo wywołaliście te negatywne emocje, tą negatywną kampanią, tą brutalną kampanią prowadzoną przeciwko waszym przeciwnikom, że ludzie po prostu mieli dość tych słów, które padały w przestrzeni publicznej. Nie, niech pan nie zaklina rzeczywistości. Nienawistną kampanię zaimplementował do polskiej debaty publicznej i konsekwentnie ją realizował od 18 lat Donald Tusk po swoich podwójnych przegranych wyborach. I rozumiem, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość nic do zarzucenia sobie nie ma. Nie mówię, że byliśmy łagodni jak baranki w retoryce, ale jeżeli buduje się strategię, czy w ogóle buduje się konfrontację polityczną nie na programie, nie na położeniu programu, na konfrontacji programowej. Wy macie taką wizję Polski, my mamy taką wizję Polski, dyskutujmy, merytorycznie kładźmy na stole, porównujmy i zachęcajmy. Ja panu powiem, że Platforma Obywatelska swój program przedstawiła i my zapraszaliśmy państwa do debat, które były organizowane razem przez Wirtualną Polskę, do których zapraszaliśmy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i innych komitetów. I jaki przypadek, że akurat politycy Prawa i Sprawiedliwości te zaproszenia do debat, do rozmów o programie odrzucali? A jaki program Platformy Obywatelskiej pan widział? Albo jaki pan widzi wspólny program ugrupowań 10 partii, które są od partii Razem z Zandberga do PSL? Wystarczą chyba pięć kliknięć, żeby wystarczy pięć kliknięć. Nie chcę absolutnie bronić Platformy, ale też pewne fakty należy stwierdzić, że wystarczyło kilka kliknięć w internecie, żeby do tego programu dotrzeć i przeczytać. Można się absolutnie z nim nie zgadzać, nawet w 100%, ale chyba nie można o tym mówić, że programu nie było. Platforma też pokazała te 100 konkretów, z którymi oczywiście też nie można, nie trzeba się zgadzać, ale te programy były. Ale a propos tego, co do zaoferowania miały poszczególne partie, posłuchajmy Marcina Wolskiego, który pracował przez ostatnie lata w TVP i gorąco popierał Prawo i Sprawiedliwość. Co ma do powiedzenia dzisiaj? I stwarzamy się, przepraszam, mówię to jako współwinny, propagandę na gorszym poziomie niż lata 70. 80. nie pamiętam, bo... Ten naród został po prostu upokorzony. Po prostu propaganda, która się lała właśnie przez ostatnie miesiące. Przecież ja mogę powiedzieć, że ja byłem zawieszony, ponieważ ja nie pasowałem do, w którymś momencie, pół roku temu, nie będę rzucał nazwisk, ponieważ nie pasowałem do tej linii twardego ataku. Byliście państwo według Marcina Wolskiego gorącego zwolennika Prawa i Sprawiedliwości, człowieka, który z nadania Prawa i Sprawiedliwości pracował w telewizji publicznej. No, byliście państwo za ostrzy, za twardzi, zbyt hardzi w tej propagandzie, która przypomina, zdaniem Wolskiego, propagandę stalinowską.
Ja nie usłyszałem w tych kilku zdaniach Marcina Wolskiego, o jakim medium on mówi. Pan się domyśla, ja się pewnie też domyślam, ale tego wprost nie usłyszałem. No, panie redaktorze. To przecież pan Marcin Wolski mówił o telewizji publicznej i o obozie władzy, no, panie ministrze. No, znaczy nasi widzowie znają ten kontekst. On mówił, że gdzieś nie był zatrudniany, ale tego nie sprecyzował. Panie redaktorze, zatrudniony był w TVP, panie ministrze. My mamy dzięki temu, że przejęliśmy władzę w roku 2015, pierwszy raz od wielu, wielu lat pluralizm rozumiany w mediach, rozumiany w taki sposób, że wszystkie wrażliwości są w największych mediach w Polsce obecne. A gdzie pracował Marcin Wolski, panie ministrze, przez ostatnie lata? Przypominam, że przed rokiem 2015 wszystkie duże media, i telewizyjne, i radiowe, i zdecydowana większość portali internetowych reprezentowały, z grubsza to tak opiszę, wrażliwość lewicowo-liberalną. A gdzie pracował Marcin Wolski, panie ministrze, który mówi o tym, że robiliśmy gorszą propagandę niż za czasów stalinowskich? Gdzie on był zatrudniony? W faktach TVN prowadził kropkę na i. Uwzględniam opinię Marcina Wolskiego wygłaszaną teraz, choć rzeczywiście widziałem go całe lata na ekranie telewizora w różnych programach, ale się z nią po prostu nie zgadzam. To może zgodzi się pan z kolejną opinią Marcina Wolskiego. Posłuchajmy. Była propaganda adresowana do tego betonowego elektoratu. Strata czasu i pieniędzy. Betonowy elektorat, nawet gdybyśmy pokazywali w telewizji publicznej na okrągło Biedronia, i tak zagłosowałby na PiS. Zwyciężyła logika stalinowska, kto nie jest z nami, jest przeciw nam, a nie odwrotna, którą kiedyś tam demokratyczny socjalizm usiłował kreować. No to wyjaśniło się ku ogromnemu zaskoczeniu, że chodziło o telewizję publiczną, w której Marcin Wolski pracował, a nad którą kontrolę ma Prawo i Sprawiedliwość. Co pan na te słowa o tej logice stalinowskiej, o tym betonowym elektoracie, który no, był karmiony tym twardym przekazem, który okazuje się, że mógł zdaniem pana Wolskiego zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości? Marcin Wolski nie jest politykiem, jest publicystą, jest artystą i używa przesadnych słów, zwłaszcza w tym stalinowskim kontekście, ale krótko, no, ja się po prostu z tą opinią nie zgadzam. Ale jak pan ją ocenia? Jak pan by się pan do tego odniósł? Bo ja to odbieram jako pewne zarzuty w kierunku telewizji publicznej, w kierunku obozu władzy ogólnie. Ja właśnie to zrobiłem, oceniłem. Marcin Wolski jest artystą, jest publicystą, nie jest politykiem. Natomiast używał w związku z tym wyostrzonych, przesadnych słów i ma do tego prawo, ale ja się z tą oceną po prostu nie zgadzam. A nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość traci władzę i ludziom związanym z tym obozem dzisiaj zbiera się na szczerość i po prostu przyznają, jak było z ich punktu widzenia? Ale pan mówi o innej rzeczy. Pan mówi o tym, że można się zastanawiać, dlaczego wygraliśmy wybory, ale w sposób niewystarczający. To oczywiście może podlegać analizie, może podlegać dyskusji i pewnie tej dyskusji podlegać będzie. Chociaż utrzymaliśmy skalę poparcia politycznego, społecznego na podobnym poziomie jak 4 lata temu po bardzo trudnych dwóch kadencjach. Cztery lata temu w wyborach Prawo i Sprawiedliwość miało 43, zdaje się, procent, dzisiaj 35%. Panie ministrze... Ale ja mówię, panie redaktorze, procent jest niższy, ponieważ była nadzwyczajna frekwencja. Ja mówię o tym poparciu wyrażającym się w liczbach bezwzględnych. 8 milionów ludzi zagłosowało za nami 4 lata temu i po bardzo trudnej kadencji, pandemia, wojna na Ukrainie, putinflacja, totalna opozycja, ataki inspirowane przez totalną opozycję z zewnątrz, głównie z central Unii Europejskiej. Panie ministrze, straciliście państwo setki tysięcy wyborców w tych wyborach. Panie redaktorze, są twarde liczby, panie ministrze, prawda? Panie redaktorze, umówmy się na jedną rzecz, bo ja potem odsłuchuję nasze rozmowy i bardzo miło mi się zawsze z panem rozmawia, ale zawsze jak mi pan w połowie zdania wchodzi w słowo, to potem pana głos słychać mocniej niż mój. Proszę mi pozwolić doprowadzić do kropki. Kropka jest następująca. 7 milionów 600 tysięcy głosów poparło Prawo i Sprawiedliwość. Co to oznacza? Jesteśmy najsilniejszą partią w Polsce, najsilniej ukorzenioną i 10 partii musiało się skrzyknąć przeciwko nam, żeby tę liczbę bezwzględną do 11 milionów dociągając przebić. Więc to jest nasz sukces.
Ale nikt się nie musiał skrzykiwać, panie ministrze, bo w demokracji jest tak, że każda partia ma prawo w wyborach wystartować i organizuje, grupuje, walczy o poparcie swojego elektoratu, więc nie jest tak, że jest spisek sił politycznych przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, tylko ale ja nie 70, nie mówię, ponad 70, ale pan mówi o skrzyknięciu się tych ugrupowań, no więc jak rozumiem... Ja tylko opisywałem fakty, mają prawo się skrzyknąć. No mają prawo się skrzyknąć, co nie znaczy, że się skrzyknęli, bo nie wyobrażam sobie, że się Sławomir Mentzen z Donaldem Tuskiem skrzykiwał. Po prostu mamy demokrację. Partie polityczne mają pełne prawo startować w wyborach. Panie redaktorze, pan jest uważnym obserwatorem sceny politycznej. Dlaczego pan próbuje manipulować moimi słowami? Nie, pan powiedział, że się ugrupowania polityczne skrzyknęły. Więc ja bym... Czemu pan nagle Mentzena do tego wkłada? Jak ja mówiłem o 11 milionach, to mówiłem o 3 komitetach wyborczych. Żebym bezczelnie nie manipulował. Co to znaczy, panie ministrze, że się skrzyknęły te ugrupowania? Bo mi się wydaje, że wystartowały 3 różne partie polityczne, które od lat startują w wyborach i po prostu zdobyły określoną liczbę głosów. Co to znaczy, że się skrzyknęły przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Dokładnie tak jest. Skrzyknęły się w tym sensie, że się umawiały jeszcze przed wyborami na to, że idą 3 odrębnymi drogami, mimo że były próby jakiejś jednej listy, które Tuskowi nie wyszły, ale że idą 3 różnymi drogami, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, za którymi to koalicjami kryje się 10 partii. I się umawiali, że idą do wyborów przede wszystkim po to, żeby odsunąć nas od władzy. I to był jakby wspólnie komunikowany cel. I teraz też jest wspólnie komunikowany, że właśnie w tym układzie chcą ten nowy rząd tworzyć, żeby zrealizować ten podstawowy postulat, czyli odsunąć nas od władzy. Tak definiuje to pojęcie, które się panu nie podoba, że się skrzyknęli i przed wyborami i teraz też to komunikują. Mhm. A pan się czuje pewnie w Prawie i Sprawiedliwości? Czuje pan, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest partią ugruntowaną, która nie musi się bać o swoją przyszłość, która jest silna na polskiej scenie politycznej? Tak, dlatego że ona ma już 22 lata swojej historii. Zaczynała od małego klubu parlamentarnego liczącego 40 osób, a po 3 kadencjach rządzenia i 2-3 kadencjach też opozycji, ma najsilniejszą pozycję, jeśli chodzi o poparcie społeczne w Polsce. Wygrało 8 wyborów z rzędu od 2014 roku licząc. 2 razy samorządowe, 2 razy prezydenckie, raz europejskie i 3 razy parlamentarne. I pierwszy raz jest jakieś środowisko polityczne, to jest moje środowisko polityczne, które wygrało 3 wybory parlamentarne z rzędu. Tego się nigdy jeszcze nikomu nie udało. Więc to ugruntowanie jest oczywiste i mamy po prostu, moim zdaniem, bardzo stabilną bazę polityczną. Ludzie o poglądach konserwatywnych, prawicowych przede wszystkim orientują się na Prawo i Sprawiedliwość, a to jest istotny segment polskiego społeczeństwa, z którym ja się utożsamiam. Podkreśla pan, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma silną pozycję na polskiej scenie politycznej, że wygrało wybory, no i ma duży wpływ na opinię publiczną, na to, co w Polsce się dzieje. Skonfrontujmy zatem pana słowa jeszcze raz z Marcinem Wolskim, tym, co on mówi. Na dziś dzień, przepraszam, kolokwializm, ale niech idzie weter. Może nie liczmy, smokajmy w pupcie trzecią drogę, ponieważ to jest jedyna nasza jakakolwiek szansa, że my w ogóle przeżyjemy. Oni w tej chwili licytują. Oni czekają na propozycje. Być może trzeba im dać dużo. Być może nawet trzeba im dać za dużo, ale nie możemy czekać. Czyli z jednej strony silne Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony wezwania o to, żeby dogadać się z trzecią drogą, bo to jest jedyna szansa, żeby Prawo i Sprawiedliwość przeżyło, panie ministrze. Nie rozumiem dlaczego. My naprawdę już rozmawiamy ze sobą, nie wiem, enty raz, panie redaktorze. Myślałem, że się poważnie traktujemy i że... Ja pana poważnie traktuję, jak zwykle. Dobrze, przyjmuję to, ale trochę jestem zaskoczony tym, że pan mi po raz trzeci każe poważne analizy polityczne i polemikę polityczną uprawiać z artystą... Z publicystą, panie ministrze. Często też kabaretowym,
I jakieś Dzisiaj poważne Marcin Wolski pytania jest na podstawie artystą jego testu. kabaretowym, ale był publicystą wieloletnim telewizji publicznej, wyrażał swoje zdanie Panie polityczne, był wielokrotnie dobrze, cytowany przez to polityków wyzwanie. Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. To zatrzymajmy się przy klu, panie ministrze. Czy... Dobrze, podejmuję to wyzwanie. Tak. Podejmuję to wyzwanie. Niech pan się odniesie do tych słów, jeśli mogę pana prosić, tak, do tych słów o proszeniu trzeciej drogi. Mhm. Odpowiadam na dylemat, który zarysował pan Marcin Wolski. Nikogo, przepraszam, że to powtórzę, cmokać nie musimy, bo mamy stabilną pozycję i przeżyjemy bez tego cmokania, jeżeli pan zachęca mnie do rozmowy na tym poziomie. Przeżyjemy bez tego cmokania. Jesteśmy najsilniejszym ugrupowaniem politycznym w Polsce, najsilniej ugruntowanym, kulturowo też ukorzenionym, a nawet wręcz cywilizacyjnie. Bo wiadomo, że Zachód jest dzisiaj cywilizacyjnie rozdarty, są mocne napięcia między różnymi wrażliwościami lewicowo-liberalnymi, konserwatywnymi itd., itd. I my tę drugą wrażliwość przede wszystkim reprezentujemy, a ona w Polsce jest silna. Nawet te wyniki wyborów to pokazały, bo na przykład jeden z najlepszych obserwatorów i analityków sceny politycznej wskazał, że pod względem na przykład poglądów aksjologicznych, tych o charakterze ideowym, nie gospodarczym, nie społecznym, tylko ideowym, panie ministrze, politycy o konserwatywnej wrażliwości mają 240 mandatów. O wrażliwość wieloletniego polityka Prawa i Sprawiedliwości, przyszłego ministra w Kancelarii Prezydenta chciałem zapytać. Chodzi o Marcina Mastalerka, który mówi, Jarosław Kaczyński powinien udać się na emeryturę i że Prawo i Sprawiedliwość zawaliło końcówkę kampanii wyborczej, właściwie całą kampanię wyborczą. Czy Jarosław Kaczyński powinien iść na emeryturę? Czy pan rozumie Marcina Mastalerka? Nie powinien iść na emeryturę. Nie zgadzam się z Marcinem Mastalerkiem. Jarosław Kaczyński można powiedzieć, zintegrował prawicę i konserwatystów w Polsce jak nikt inny w 30 paru latach historii III Rzeczpospolitej. Doprowadził te środowiska tak strasznie rozbite w latach 90. do wielu sukcesów politycznych i wyborczych. Ale również to nie jest tego, tak, że jest czas na młodych, panie ministrze. Mówię młodych polityków nieco młodszego pokolenia. Na przykład postawienie na Mateusza Morawieckiego, żeby to Mateusz Morawiecki był liderem Prawa i Sprawiedliwości, żeby inni politycy kierowali tą partią. Panie redaktorze, my mamy swojego lidera i chcemy go mieć. No, jeszcze raz powtarzam, jego bilans politycznych osiągnięć jest bardzo duży. Również ostatnie wybory, zwycięskie, podkreślam, przez obóz, który on zintegrował. Młodych polityków mamy, jest ich coraz więcej, z kadencji na kadencję, przecież w sposób też naturalny. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Jeśli chodzi o reprezentację w klubie parlamentarnym, jest tych ludzi młodych coraz więcej. No tak, ale czy Jarosław Kaczyński będzie zdolny poprowadzić was do zwycięstwa w kolejnych wyborach? Czy on da radę? Czy nie jest politykiem zmęczonym? Nie, moim zdaniem tak nie jest, jak pan sugeruje. I proszę jakiegoś ageizmu nie uprawiać. Proszę zwrócić ja absolutnie uwagę nie, na to. Trzymam kciuki za prezesa. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład czołowa konfrontacja polityczna w najważniejszym państwie świata i najpotężniejszym i najważniejszym dla cywilizacji Zachodu, do którego należymy, czyli w Stanach Zjednoczonych, odbywa się między panami, którzy są dużo starsi. Musimy kończyć, musimy tu stawiać kropkę. No, reguły w telewizji są dość brutalne, panie ministrze. Mam nadzieję, że jak zwykle nasza rozmowa była mimo wszystko kulturalna. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. A to był Jarosław Sellin. Dobrego dnia.
Piąty dzień po wyborach to jest specjalny program w poranku Wirtualnej Polski. Ja nazywam się Paweł Pawłowski. Dzień dobry Państwu i dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o tej powyborczej przyszłości. A z nami jest już generał Mirosław Różański. Dzisiaj już chyba można powiedzieć polityk, senator, elekt z ramienia Trzeciej Drogi. Dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Czy polityka jest ciekawsza niż wojsko? Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego robimy takie sztuczne podziały, bo nie wiem, czy z chwilą, kiedy zostałem wybrany przez elektorów, a za niedługo myślę, że otrzymam już dokumenty, że jestem parlamentarzystą, jestem senatorem, to stałem się kimś innym. Myślę, że tutaj nie nastąpiła jakaś diametralna zmiana. Także teraz celowanie tylko i wyłącznie w to określenie, czy jestem byłym żołnierzem, czy już politykiem, nie wiem, czy jest najlepszym. Może teraz się narażę niektórym doświadczonym i starszym politykiem, ale w ostatnich latach polityk wcale nie jest określenie polityk nie jest synonimem pozytywnym. Musimy odbudować tą pozycję, rolę i zaufanie społeczeństwa do polityków i wtedy z dumą będziemy się przyznawali do tego, tak, jesteśmy politykami. I chce pan odbudowywać ten wizerunek polityka jako polityk trzeciej drogi. Dlaczego właśnie trzeciej drogi? Ja współpracuję z Szymonem Hołownią od 2020 roku, kiedy startował w wyborach prezydenckich. Jestem jego doradcą, nie jestem członkiem partii, nie jestem członkiem stowarzyszenia. I ta współpraca dawała mi satysfakcję, bo Szymon Hołownia jest bardzo dobrym uczniem, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Jest człowiekiem, który przyjmuje argumenty, który korzysta z podpowiedzi osób, które chcą go wspierać, a dzisiaj nie zawsze to jest sytuacja powszechnie spotykaną. Dlatego ten nasz alians trwa tyle lat, a kiedy otrzymałem propozycję, aby z poparciem liderów wszystkich tak jeszcze dzisiaj sił opozycyjnych, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, no i rekomendowany przez Polskę 2050, zdecydowałem się, żeby startować do parlamentu. I tak trochę nawiązując do poprzedniego pytania, no ja nie chcę skupić się głównie na odbudowywaniu wizerunku polityków czy funkcji, roli polityka, ale zająć się dyskusją o bezpieczeństwie i dyskusją właśnie w parlamencie, bo przez ostatnie niestety miesiące, a nawet lata przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że dowiadujemy się o przyszłości armii, o kwestiach bezpieczeństwa podczas oświadczeń prasowych, podczas pikników wojskowych. Chyba tak nie powinno być. I stąd ta decyzja, aby spróbować właśnie tą dyskusję prowadzić, ale na płaszczyźnie parlamentu. No właśnie, armia. Jaką armię zostawia Mariusz Błaszczak? Panie redaktorze, to jest bardzo konkretne pytanie, ale niestety nie znamy odpowiedzi na to pytanie dokładnie, bo oczywiście są jego oświadczenia, są jego wystąpienia, mamy demonstrację, czym jest wojsko właśnie w trakcie tych pikników, które są dla mnie swoistym teatrum. Natomiast na pytania tak naprawdę, jaki jest stan armii Ministerstwa Obrony Narodowej, takim ekspertom jak ja, czy moim przyjaciołom z mojej fundacji, odpowiadało bardzo często, że to jest tajemnica państwowa, że to są dane objęte klauzulą niejawności i myślę, że jedną z pierwszych takich istotnych rzeczy będzie poznanie stanu faktycznego. Myślę, że będzie trzeba takie pytania zadać nawet między innymi ustępującemu szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałowi Andrzejczakowi, żeby dowiedzieć się, jak faktycznie jest i jak wygląda stan armii. Oczywiście, no dobrze, ale z tego co pan wie, bo zakładam, że ma pan kontakty z byłymi wojskowymi, pewnie z aktualnymi również, że docierają do pana jakieś informacje na temat stanu armii na tyle, na ile może pan oczywiście to wiedzieć i powiedzieć. Oczywiście tak. To jest kwestia taka, że między innymi dzięki wam, dzięki mediom dowiadujemy się na temat tego, jakie są dokonywane zakupy, co jest kupowane w ramach umów, a co jest też realizowane w trakcie tak zwanych umów ramowych, które są owiane daleko idącą tajemnicą.
Wiemy też, jaki jest stan, jeżeli chodzi o ukompletowanie jednostek wojskowych. Te gigantyczne odejścia, które miały miejsce na przełomie 2022-2023, są wysoce niepokojące. To jest kilkanaście tysięcy żołnierzy. Wiemy o częściowo sprzęcie, który został przekazany dla walczącej Ukrainy. I to jest absolutnie uzasadniona decyzja i popierałem zawsze takie działanie rządu. Czyli jest coś dobrego, co Mariusz Błaszczak zrobił dla polskiego wojska? Między innymi współpraca z Ukrainą i przekazywanie sprzętu. Na pewno tak, bo odsunięcie naszego zagrożenia od naszych granic leżało w naszym interesie. I dzisiaj Ukraina, wykorzystując między innymi nasz sprzęt wojskowy, no, zadaje straty naszemu, już nie trzeba tutaj się zastanawiać, kto jest naszym przeciwnikiem, bo ponieważ w ubiegłym roku w Madrycie zostało to potwierdzone, że Rosja w regionie stanowi najwyższe zagrożenie. Szkoda tylko, panie redaktorze, że właśnie ten wysiłek żołnierzy, wysiłek państwa związany ze wsparciem tym militarnym w ostatnich tygodniach tak naprawdę został zniweczony przez tą narrację tak naprawdę antyukraińską. Ją trzeba będzie bardzo szybko odbudować i to powinien być też jeden z takich priorytetów, ale nie tylko wojska, ale i dyplomacji. Odbudować narrację, a co należy odbudować w wojsku, tak na CITO, na teraz, na szybko? Panie redaktorze, są takie jakby trzy płaszczyzny, na które chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli pan pozwoli. Pierwsze, powinniśmy wysłać bardzo silny sygnał do wszystkich naszych sojuszników i członków Paktu Północnoatlantyckiego, że ze wszystkimi chcemy współpracować, z całym sojuszem, przyjmując oczywiście tą przywódczą rolę Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o wojsko, to bezwzględnie należy odpolitycznić armię. No nie może być taki stan rzeczy, jaki ma miejsce teraz, że tak naprawdę cywil, polityk dowodzi jednostkami wojskowymi, że wojsko jest traktowane tak naprawdę instrumentalnie, co obserwowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby rządzącej partii. Należy pilnie doprowadzić do sytuacji takiej, że budowanie potencjału i zwiększanie potencjału sił zbrojnych powinno się odbywać poprzez formowanie bądź uzupełnianie potencjału modułów bojowych, takich jak bataliony, dywizjony, eskadry czy zespoły bojowe. Ogłaszanie tworzenia kolejnych dowództw jest chyba tylko i wyłącznie taką narracją, która ma wzbudzić pewne emocje pozytywne wśród społeczeństwa. Natomiast dla mnie jest to niepokojące, bo tak naprawdę, panie redaktorze, kiedy na przykład powstała 18. Dywizja Zmechanizowana, tak bardzo reklamowana przez obecnego ministra, to ilość batalionów bojowych i tych komponentów nie zwiększył się. Więc to tylko i wyłącznie było tak naprawdę przesuwanie podporządkowania jednostek wojskowych. Kolejna rzecz, która myślę, że mocno powinna być zaakcentowana i jest bardzo szybko do wprowadzenia, to jest to, aby zakończyć ten festiwal właśnie wykorzystywania wojska do swego rodzaju pikników, pokazów. To jest już naprawdę wręcz męczące dla wojska. No i właśnie o to chciałem zapytać. Czy jeśli wy dojdziecie do władzy, jeśli koalicja ugrupowań cały czas opozycyjnych dojdzie do władzy, stworzy rząd, większość rządzącą, to czy pan może zadeklarować, że wojsko nie będzie nigdy więcej wykorzystywane do tych politycznych pikników, różnego rodzaju demonstracji siły politycznej, a nie wojskowej? Mogę zagwarantować, panie redaktorze, że moje stanowisko w tym względzie będzie niezmienne. Natomiast oczywiście się przekonam, jak silny jest głos senatora Rzeczypospolitej, jak będę wykorzystany w zakresie moich kompetencji. Natomiast nigdy nie będę dawał rekomendacji do tego, że w ten sposób można tak naprawdę doprowadzić do tego, że wojsko zajmuje się pokazami, a nie szkoleniem, podnoszeniem swoich zdolności bojowych i tak naprawdę przygotowaniem się do tego, co może być zagrożeniem. A co jest najważniejsze, chcę mocno podkreślić i też będę mocno stał na stanowisku, że wojsko w soboty, niedzielę, weekendy, za wyjątkiem może szkolenia poligonowego, powinno je nas spędzać z najbliższymi, z rodzinami. To są ludzie, którzy też potrzebują odpoczynku, a nie może być tak, że dzisiaj oni nie mogą wykorzystać właśnie tych nadgodzin, bo to już są dziesiątki nadgodzin w przypadku pojedynczych żołnierzy. I trzeba stworzyć warunki, żeby to wojsko mogło faktycznie służyć w
dla ojczyzny, a nie być tylko i wyłącznie aktorami takich przedsięwzięć, jakie fundował nam pan Błaszczak. Mówi pan, że sprawdzi pan, jak silny jest głos senatora w tej nowej kadencji. A może silniejszy byłby głos ministra obrony narodowej? I tutaj pytam o pana ambicje. Panie redaktorze, ambicje to jest jedna rzecz, natomiast pamiętajmy, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że o stanowiskach typu minister obrony narodowej czy jakikolwiek inny minister, po pierwsze decyduje premier, który mam nadzieję, że będzie szybko desygnowany, chociaż z niepokojem obserwujemy deklarację. A jakby premier zadzwonił i powiedział, panie generale, chciałbym skorzystać z pana kompetencji, z pana umiejętności, czy zechciałby być pan ministrem, może wiceministrem jednak, jeśli byłaby inna kandydatura? Ja, panie redaktorze, chciałbym być konsekwentny i tak jak jeszcze były prowadzone rozmowy dotyczące, czy będę startował do parlamentu, to nie udzielałem poprzez media informacji dotyczących, jakie są moje oczekiwania. Ale może być pan pewny, że jeżeli taka rozmowa między premierem a moją osobą by się odbyła i byśmy uzgodnili, że można i trzeba to zakomunikować, to wtedy bardzo precyzyjnie odpowiem na pana pytanie. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, tak bardzo mocno i stanowczo. Jestem propaństwowcem. Przez ponad 30 lat państwo we mnie inwestowało i między innymi też ten krok związany z tym, że się zdecydowałem startować w wyborach do parlamentu, był w moim przekonaniu swoistym spłaceniem właśnie tego długu i zobowiązania w stosunku do państwa. Więc jestem osobą gotową na to, aby służyć Rzeczypospolitej. To brzmi może patetycznie, ale jest z głębi serca. Pan chce spłacać dług zaciągnięty wobec Rzeczpospolitej. Ja chciałem zapytać w takim razie o dług finansowy, bo zakupy Ministerstwa Obrony Narodowej to są solidne pieniądze. Ja zastanawiam się, czy te zakupy dla armii, chwalone oczywiście przez generałów, czy my będziemy mieli je z czego finansować? Po pierwsze, panie redaktorze, to każde postępowanie przetargowe, każda umowa, której skutkiem będzie podnoszenie zdolności obronnych państwa i zwiększanie potencjału obronnego, potencjału bojowego armii powinno być kontynuowane. Natomiast ja wcześniej wspomniałem o tym szeregu tak zwanych, nawet nie tak zwanych, bo tak naprawdę to są umowy ramowe. W naszym porządku prawnym istnieje takie pojęcie. Nie wiemy tak naprawdę, co jest tam zaszyte i jakie są tak naprawdę tam rozwiązania, między innymi z rozliczeniami finansowymi. Natomiast tak, to jest pytanie bardzo zasadne, bo trzeba pamiętać, że sam zakup sprzętu wojskowego to jest dopiero 1/3 środków, które są później potrzebne na jego eksploatację i na jego finansowanie. Dlatego taki audyt tych postępowań, które właśnie są schowane za tym pojęciem umowy ramowe, pilnie powinien być przeprowadzony i to na płaszczyźnie parlamentu. I po przyjęciu takich informacji, po analizie i po konsultacji z ekspertami wojskowymi, tymi, którzy dzisiaj służą w armii, na pewno muszą być podjęte decyzje, żeby na końcu jednak był finał tego taki, żebyśmy znali odpowiedź na pytanie, które pan przedstawił. Czyli po pierwsze, czy taki, a nie inny sprzęt jest nam potrzebny w takich ilościach, jak dzisiaj są one, przepraszam za określenie, zakontraktowane i czy będziemy mieli zdolność do później utrzymania i wykorzystania tego sprzętu. Ale odpowiedzi na to pytanie niestety poznamy wtedy, kiedy będziemy mieli wszystkie informacje. Ja chcę przypomnieć zachowanie ministra Błaszczaka, kiedy był szczególnie w ostatnim okresie na przykład pytany o kwestie związane na przykład z tą rosyjską rakietą, gdzie w sposób taki z dużym tupetem po pierwsze nie udzielał odpowiedzi, ba nawet wyszedł z rozpoczętej Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. To jest sytuacja nie do przyjęcia i te rzeczy, które dzisiaj są jednak znakami zapytania, musimy poznać. Musimy się zbroić, musimy pamiętać o tym, że budowanie własnego potencjału jest naszym obowiązkiem zgodnie z artykułem 3 Traktatu Waszyngtońskiego, ale też chcę i uspokoić nas słuchających, że nasze bezpieczeństwo też jest funkcją czy pochodną tego, że jesteśmy członkiem NATO i Unii Europejskiej. I tutaj też jest wielkie pole do, że tak powiem, wykorzystania, bo w tych obszarach, gdzie jest nisza, jeżeli chodzi o nasz potencjał, to powinniśmy mocno negocjować z naszymi sojusznikami, z naszymi partnerami,
aby te deficyty dzisiaj naszych zdolności uzupełnić obecnością wojsk sojuszu w naszym kraju. Jesteśmy krajem frontowym, jak niektórzy mówią. Jesteśmy na granicy wschodniej flanki NATO, więc mamy absolutnie prawo do tego, aby domagać się, abyśmy byli też bezpieczni, bo nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo sojuszu. Skradł mi pan pytanie o ten audyt. W takim razie chciałbym zapytać o kwestię bezpieczeństwa i trochę, żebyśmy zmierzyli się z tym, co wobec pana mówią pana przeciwnicy polityczni. Pierwsza rzecz, która gdzieś tam pojawia się oczywiście w mediach społecznościowych, czy obecna opozycja, a być może niedługo koalicja rządząca, będzie dążyła do likwidacji lub jakiejś reformy, zmiany Wojsk Obrony Terytorialnej? Znaczy, wie pan, to jest znowu gra słów. Obrona terytorialna przed 2015 rokiem funkcjonowała i była. Niestety pan Macierewicz nie wykorzystał kilkunastu tysięcy żołnierzy, którzy byli w tej formacji. Wojska obrony terytorialnej są potrzebne i będą potrzebne. Natomiast bezwzględnie należy doprowadzić do sytuacji takiej, aby stały się one częścią sił zbrojnych faktycznie, bo dzisiaj podlegają ministrowi obrony narodowej. To jest krzywdzące dla tego rodzaju sił zbrojnych, bo się przypisuje im taką nazwę, określenie, że to jest wojsko ministerialne. Nawet się wskazuje, że może być wykorzystane w sposób inny, odmienny niż pozostałe rodzaje sił zbrojnych. Więc ta korekta, użyję takiego określenia, powinna być pilnie wprowadzona. Więc chcę uspokoić tych, którzy służą w Wojskach Obrony Terytorialnej, szczególnie tych, którzy się tak naprawdę zaciągają i są tymi ochotnikami, że ich potencjał zostanie wykorzystany. Natomiast jeżeli chodzi o kadry dowódcze, to będzie dotyczyć nie tylko Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również i dzisiaj żołnierzy służących w wojskach operacyjnych, że będzie musiał być przeprowadzony taki, powiem wprost, duży sprawdzian kompetencji, umiejętności i doświadczenia, bo niektóre te błyskawiczne awanse, które już rozpoczął pan Macierewicz, a kontynuował Błaszczak, doprowadził do tego, że niektórzy koledzy, niektóre koleżanki naprawdę o zapowiadającym się dobrym potencjale zostali wrzuceni na głęboką wodę z pominięciem kilku szczebli dowodzenia i musimy po pierwsze sobie odpowiedzieć, ale też im uzmysłowić, że na przykład muszą uzupełnić swoją wiedzę. To jest konieczne i niezbędne. Wojsko nie może pozwolić sobie na to, że zespołami ludzkimi, jednostkami wojskowymi czy związkami taktycznymi dowodzą ludzie, którzy nie do końca posiadają wymagane kompetencje i umiejętności. I w tym zakresie ja będę stał na stanowisku i rekomendował takie rozwiązanie. Skoro mam pana generała na linii, to odejdźmy na chwilę od tej polityki krajowej. Chciałbym zapytać o to, co dzieje się w Ukrainie, bo temat troszeczkę jednak zdominowany przez konflikt na Bliskim Wschodzie, ale jeśli chodzi o Ukrainę, na ten moment, na tę chwilę, jak pan myśli, jak pan uważa, jakie będą dalsze scenariusze tego konfliktu, tej wojny i kiedy możemy gdzieś wypatrywać pewnie w dalekiej przyszłości końca tego konfliktu? Ja przez cały czas jestem tym, który wierzy w zakończenie tej wojny według scenariusza ukraińskiego, czyli związany z odzyskaniem utraconych ziem, a szczególnie tych w 2014 roku, wskazując szczególnie na Krym, który jest niezwykle istotny. No oczywiście ja jako wojskowy powiem zupełnie szczerze, że trochę inaczej sobie wyobrażałem tą kontrofensywę. Myślałem, że ten kierunek południowy on będzie główny i zasadniczy, natomiast na kierunku wschodnim będą tylko i wyłącznie prowadzone działania o charakterze takim blokującym i wiążącym wojska rosyjskie. Koledzy z Ukrainy trochę zdecydowali się na inne rozwiązanie, taka jest moja opinia. I jeszcze kilka miesięcy temu myślałem, że ten konflikt pod względem militarnym ma szansę zakończyć się w tym roku, to jest niemożliwe. To już widzimy z tego scenariusza, który nawet najbardziej optymistyczny jest rysowany. On jest niemożliwy, aby zakończyć tę wojnę pod względem militarnym, chcę powtórzyć, w tym roku. No, ostatnia dostawa sprzętu amerykańskiego i te słynne rakiety do HIMARS-ów czy do MLRS-ów, myślę o rakietach ATACMS. Chociaż też pamiętajmy, że to są jeszcze dostarczone rakiety nie te najnowszej generacji o zasięgu 300 kilometrów, ale 100 kilkudziesięciu kilometrów. I są w moim przekonaniu takim przełomem, który spowoduje, że znowu zdolności ofensywne Ukrainy się zwiększą.
ale ten konflikt niestety nie zostanie zamknięty. Konflikt militarny, podkreślam to po raz trzeci w tym roku, i wojna się będzie toczyła jeszcze w przyszłym roku. Rosjanie oczywiście należy się liczyć z tym, że teraz po wsparciu Korei Północnej, bo może nie do końca znamy wszystkie informacje, ale jestem przekonany, że Koreańczycy dostarczą systemów, może nie tak precyzyjnych, ale ilościowo jednak pozwalających Rosji znowu przez okres zimowy nękać infrastrukturę krytyczną, a więc elektrownie, ciepłownie, linie przesyłowe. To będzie kolejna trudna zima dla Ukrainy i tym bardziej nie powinniśmy być może zmęczeni już tą pomocą, jak niektórzy wskazują, tylko tym bardziej ją potęgować, bo Ukraina nie walczy tylko i wyłącznie o swoją niepodległość. Ukraina tak naprawdę walczy o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy. Jeżeli pan pozwoli, jeszcze taką jedną remiscencję chciałbym przekazać. Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że w przyszłym roku będą również wybory w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone, obecna administracja zainwestowała już tak dużo i finansowo, i pomocy sprzętowej, i tej pomocy niemilitarnej, ale tej humanitarnej. Tej pomocy ma być cały czas coraz więcej, bo prezydent Joe Biden zapowiedział w czasie ostatniego przemówienia, niespełna kilka godzin temu, że będzie apelował do Kongresu o zaakceptowanie kolejnej partii pomocy dla Ukrainy, jak i również dla Izraela. Dokładnie tak. I tutaj to jest taki sygnał, który jest krzepiący obserwatorów tego konfliktu i myślę, że Ukraińców, z tym, że ta wojna i jej długość trwania, niestety działania dla niekorzyść dla Ukrainy, bo Rosja jednak jest krajem, który ma zdecydowanie większy potencjał, czy to ludnościowy, czy jednak mimo wszystko związany z tym, że może posyłać żołnierzy, bo tam wartość ludzkiego życia nie jest traktowana tak jak na Zachodzie, a Ukraińcy już myślą i są mentalnie bliżej nas, Zachodu, niż Rosjan. I to jest ten element, który daje podstawy do tego, że jeżeli będziemy jednak wszyscy wpisywali się w ten głos potrzebnej pomocy dla Ukrainy, to ta Ukraina, tak jak powiedziałem wcześniej, zakończy tę wojnę zwycięsko, czego im z całego serca życzę. Już zbliżając się do końca, jaka powinna być nasza nowa polska polityka wobec Ukrainy, polityka polskiego wojska, polityka Ministerstwa Obrony Narodowej? Co powinniśmy robić, żeby wspierać Ukrainę, ale żeby jednocześnie nie rezygnować ze swojego potencjału militarnego? Panie dyrektorze, jeżeli pan pozwoli, to użyję takiego jednego określenia troszeczkę politycznego. Polityka w stosunku do Ukrainy powinna być spójna, prezentowana przez kilka resortów. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, myślę o Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i również o tych ministerstwach, w których aktywach są polski przemysł, polski potencjał gospodarczy. I w tych trzech wektorach, fokusach upatruję konieczność ustanowienia dobrej, poprawnej relacji z Ukrainą. Co to znaczy dobrej relacji? Czyli wspierać powinniśmy Ukrainę, a również uczestniczyć tak naprawdę w jej odbudowie i tym okresie postwojennym. To będzie gwarancją z jednej strony odbudowania Ukrainy, ale też będzie takim impulsem dla nas, między innymi dla naszego przemysłu. Jeżeli to, przepraszam, prześpimy, to będzie to strata i myślę, że w przyszłości tych trzech ministrów powinno prezentować spójny pogląd, wspólną politykę i wspólną komunikację z naszymi wschodnimi sąsiadami. O przeszłości i przyszłości na przełomie polityki i wojska opowiadał nam generał Mirosław Różański, dzisiaj senator elekt z ramienia Trzeciej Drogi. Dziękuję panu za tę rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A skoro rozmawialiśmy o wojsku, to teraz porozmawiamy o czymś innym, co chyba wymaga naprawy, a są tym tematem media publiczne. A skoro media publiczne, to naszym gościem będzie teraz medioznawca, dr Łukasz Szurmiński z Katedry Systemów Medialnych na Wydziale Dziennikarstwa i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To pytanie konkretne na początek. Czy da się odpolitycznić publiczne media w Polsce?
No, można próbować. Niestety to problem polega na tym, że w żadnym kraju chyba na świecie nie wymyślono takiego modelu, z którego wszyscy byliby zadowoleni, ale też druga strona medalu jest taka, że no, tak jak to wygląda dzisiaj, to tej sytuacji nie można zostawić, więc zdecydowanie te media reformy wymagają. No, jest kilka pomysłów, tak, jak można byłoby to zrobić, natomiast ta zmiana jest ewidentnie potrzebna, bo umówmy się, że media publiczne istniejące w Polsce po tej zmianie systemowej, no zawsze były krytykowane za jakąś bliższą bądź dalszą relację z rządzącymi, ale nigdy nie było tak źle. No dobrze, to jakie są w takim razie pomysły Pana zdaniem na odpolitycznienie tych mediów? Bo są pomysły opozycji, aktualnej wciąż opozycji, które już są krytykowane, bo tutaj, jak donoszą media, Kamil Dąbrowa, były rzecznik prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ma być szykowany na ważne stanowisko w radiu publicznym. Czyli jakby może okazać się, że te obietnice będą obietnicami bez pokrycia. Znaczy, ja bym się w ogóle w pierwszej kolejności w ogóle bym się nie koncentrował na personaliach, tylko myślał raczej o takich zmianach dotyczących całego systemu wybierania i zarządzania tymi mediami. I wydaje mi się, że na przykład całkiem niezłym rozwiązaniem, które funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów, jest budowa bardzo silnych ośrodków regionalnych. I tam w ramach tych ośrodków regionalnych jest tak, że w tych dużych krajach związkowych radiofonia i telewizja funkcjonuje w ramach jednego ośrodka i one są bardzo mocno zakorzenione w tej strukturze. Oczywiście Niemcy to jest inna struktura państwa, to też trochę inaczej pewnie byłoby można zorganizować, ale wydaje mi się, że znacznie trudniej, czy trochę trudniej przynajmniej byłoby politykom tak ręcznie sterować tymi mediami, gdyby one właśnie osadzone były w tych takich regionalnych strukturach. To jest jedno z rozwiązań. Inne, nad którym można myśleć, to jest kwestia powoływania rad, ale nie tak, jak to teraz ma miejsce, gdzie mamy radę programową, ale ona w sumie niewiele może, tylko powoływanie takich rad, w których zasiadaliby przedstawiciele, nie wiem, świata nauki chociażby, czy przedstawiciele organizacji społecznych. Ale przepraszam, wierzy pan, że to jest możliwe, że polityk powoła taką radę, która będzie absolutnie apolityczna i będzie to rada złożona ze specjalistów, z ludzi z zewnątrz? Wie pan co, ona apolityczna nie będzie, ale ważne, żeby była apartyjna. Może tak, natomiast no, wydaje mi się, że politycy też zaczynają rozumieć, chyba, mam przynajmniej taką nadzieję, że to, że będą kontrolować przez jakiś czas przekazy medialne, tutaj w tym wypadku mówimy o Telewizji Polskiej, niczego im nie załatwia, no bo ta totalna kontrola nad Polskim Radiem i Telewizją, ona jest po prostu faktem od 2015 roku, a PiS-owi to jakoś nie pomogło. Mieliśmy wcześniej partie polityczne, które też z takiego założenia wychodziły, że jak się ma telewizję, to się ma władzę i też się przejechały, więc to chyba nie tędy droga. Może się więc politycy zreflektują. Pojawił się plan, żeby postawić zarówno Polskie Radio, jak i Telewizję Publiczną w stan likwidacji, wprowadzić tam zarząd komisaryczny i w ten sposób zabrać się za uporządkowywanie tego, co tam się przez ostatnie 8 lat wydarzyło. Czy myśli pan, że to jest dobry pomysł, że tak da się to zrobić? Znaczy, ja myślę, że to jest jakiś taki wariant chyba radykalny, który stanowiłby ostateczność, ale bo to jest pewnego rodzaju problem, jak to rozwiązać, bo jeżeli popatrzymy sobie na rozwiązania prawne, które wcześniej funkcjonowały, no to należałoby zauważyć, że te media, tak jak powiedziałem, były krytykowane, ale mieliśmy pewną ciągłość, jeżeli chodzi o regulacje prawne dotyczące na przykład Krajowej Rady, jej składu, tego, jak ona wybierała szefostwo telewizji i Polskiego Radia. I teraz w 2005 i potem w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość, nowelizując ustawę, ten porządek prawny zniszczyło. I teraz to jest pytanie, czy my możemy rozmawiać o tym, że chcąc przywrócić te dobre praktyki, możemy działać, powiedzmy, no, na granicy prawa, chociaż ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę tego rozstrzygać, czy też uznajemy, że no nic nie da się zrobić i po prostu musimy poczekać, aż minie kadencja tych instytucji. Proszę zwrócić uwagę, że po poniedzielnych wyborach i po tym ogłoszeniu exit poll telewizja na krótki czas, kilku tam audycjach, prawda, nagle prowadzący się stali troszeczkę bardziej spolegliwy wobec opozycji, czy
zaczęli po prostu prowadzić tę audycję tak, jak należałoby je prowadzić. Natomiast od wtorku mamy do czynienia z powrotem do tej takiej rzeczywistości ponurej, którą znamy z lat wcześniejszych, co pokazuje też, że właściwie stalibyśmy dzisiaj w takiej dziwnej dosyć sytuacji, gdyby nic nie zmieniać, że będziemy mieli rząd, który będzie chciał naprawiać, w jakiś sposób reformować to państwo i telewizję, która związana jest z poprzednim układem politycznym, która to wszystko będzie bezpardonowo atakować. No i to się na dłuższą metę po prostu nie uda, więc jakiegoś rozwiązania tutaj trzeba szukać. A nie sądzi pan, nie wydaje się panu, że to jest trochę sprawa przegrana, że przez te 8 ostatnich lat została otwarta pewnego rodzaju furtka, która pozwala nie mieć absolutnie żadnych hamulców, jeśli chodzi o działania w mediach publicznych? Czy kolejna ekipa, która przyjdzie, nie będzie robiła tego samego, tylko w drugą stronę, mówiąc już wprost? Wydaje mi się, że nie, bo jak popatrzymy sobie na to środowisko dziennikarskie w Polsce, to mamy całkiem sporą grupę dziennikarzy, którzy jednak potrafili zachować jakąś busolę i po prostu hołdować temu powołaniu, tak? Bo dziennikarstwo jest pewnego rodzaju powołaniem. Więc jeżeli mądrze dobralibyśmy osoby, które zaczęłyby kierować tymi instytucjami, bo tutaj mówimy o telewizji, ale tak naprawdę przecież dotyczy to a nie tylko telewizji, ale dotyczy to też Polskiego Radia czy Polskiej Agencji Prasowej chociażby, to jeżeli wybierze się tam osoby o dużym profesjonalnym doświadczeniu, to jest pewna szansa na to, że tą instytucję uda się zreformować. Oczywiście nie ma rozwiązań idealnych, to jest mit, tak? To nigdy tak nie działa, natomiast no, tak jak powiedziałem, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta instytucja została w takim kształcie i funkcjonowała na takich zasadach, jakich ona funkcjonuje, no bo umówmy się, że przez 8 ostatnich lat to jest ordynarna propaganda, po prostu. To nawet nie państwowa, nie rządowa, tylko partyjna, tak, pisowska, bo jeśli pan pamięta, były takie momenty, kiedy na przykład politycy Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, popadli w jakąś niełaskę u Jarosława Kaczyńskiego i oni też wtedy przestawali w tych programach bywać. Więc to jest po prostu partyjna telewizja i trzeba to zmienić. Chciałbym wrócić teraz już bardziej do kwestii technicznych. Pan jako specjalista od systemów medialnych może ma pomysł, jak te media publiczne należałoby finansować. Czy jest gdzieś za granicą, na zachodzie wzór, jak powinno się finansować publiczne media, żeby one odpowiednio dobrze funkcjonowały, a nie narzekały jeszcze na brak pieniędzy? Znaczy tak, narzekają wszędzie na brak pieniędzy. To jest jakby punkt wyjścia. Umówmy się, że tak to niestety wygląda. Natomiast wydaje się, że jednak najlepiej sprawdza się ta opłata abonamentowa. Oczywiście to jest tak, że w Wielkiej Brytanii na przykład konserwatyści na sztandarach w swoim programie mają likwidację abonamentu. Zapowiadali, że w momencie, kiedy wygaśnie ta obowiązująca karta królewska, ten przywilej, który określa działalność BBC po 2027 roku, że oni chcą to zlikwidować. To jest oczywiście krytykowane. W Niemczech przypomnę, że zmieniano zasady funkcjonowania mediów publicznych, zmieniano sposób poboru tej opłaty i to też wywoływało wśród niemieckiego społeczeństwa olbrzymi opór, ale per saldo tych pieniędzy na przykład niemiecki nadawca publiczny ma teraz więcej, więc właśnie ma silne ośrodki regionalne. One mogą pozwolić sobie na finansowanie bardzo wielu różnych rzeczy. Ale natomiast czy to by się sprawdziło ważne w polskich realiach? Te wszystkie pomysły, to jak to wygląda za granicą? To znaczy, potrzebny byłby, to znaczy to jest tak, że na początkowym etapie na pewno budziłoby to olbrzymi opór społeczny, no bo umówmy się, że nikt nie chce płacić na instytucje. Wydaje mi się, że ludzie byliby bardzo byliby temu niechętni. Natomiast no, nie ma specjalnie alternatywy. To znaczy, bo możemy oczywiście założyć, że na media publiczne będzie płacić państwo. No, kto płaci, ten wymaga, tak? Więc to budzi jeszcze większe podejrzenia, tak? Czy generuje większe szanse na to, że rządzący po prostu będą instrumentalnie próbowali wpływać, więc ten abonament gremialnie płacony przez obywateli jest może rozwiązaniem niedoskonałym, ale chyba nic lepszego w tym momencie po prostu nie wymyślono. Nie wymyślono także sposobu na to, jak ten abonament tak naprawdę ściągać. A tutaj akurat te doświadczenia brytyjskie i niemieckie pokazują, że można to bardzo
sprawnie robić. I naprawdę tutaj nie trzeba wymyślać świata na nowo. Mamy tam takie instytucje, które zajmują się ściąganiem tego abonamentu i ściągalność tego abonamentu jest na poziomie 90 kilku%. Więc to się da. Ale to można byłoby przełożyć na Polskę? W jaki sposób? Oczywiście, bo ja sobie nie wyobrażam tego, czy ktoś puka do drzwi, są wystawiane rachunki, jak to wygląda? No wie pan co, bo to jest pytanie, za co będziemy płacić ten abonament. No dzisiaj mamy taką chorą sytuację, że tak co do zasady płacimy za posiadanie odbiornika. Nie za możliwość oglądania, tylko za posiadanie odbiornika. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób weryfikować. Natomiast no, Niemcy poszły tym tropem, że płaci się po prostu za możliwość oglądania. I to, czy my korzystamy z tego, czy nie, i czy korzystamy z telewizji linearnej, czy oglądamy telewizję za pośrednictwem internetu, jest to drugorzędne. Jest to jakaś forma podatku w związku z powyższym, no ale dzięki temu tak naprawdę każde gospodarstwo domowe jest zobligowane do tego, żeby taką opłatę abonamentową wnosić. I od tego bym po prostu zaczął, no bo umówmy się, że jeżeli nie ma żadnego mechanizmu weryfikowania, kto dzisiaj posiada odbiornik radiowy czy telewizyjny, czy go nie posiada, no to jest po prostu fikcja, tak? Więc jeżeli tej zasady nie zmienimy, no to nie będziemy mogli ściągać abonamentu. Ale bardzo jedną rzecz chciałbym też podkreślić, że, bo to tutaj mówimy trochę na zasadzie metody kija, ale powinna być też marchewka. To znaczy wychodzę z założenia, że jeżeli te wpływy abonamentowe byłyby na odpowiednio wysokim poziomie, to nadawca publiczny albo bardzo radykalnie powinien ograniczyć obecność bloków reklamowych, albo zrezygnować z nich w ogóle. To jest do rozważenia. I w związku z powyższym też musiał, to znaczy dzięki temu, że nie musiałby się liczyć z tą każdą złotówką i bić o każdy punkt, jeśli chodzi o wyniki oglądalności, mógłby postawić na ofertę nieco bardziej jakościową. No bo dzisiaj umówmy się, że bazując na tym, na tych dochodach reklamowych i w jakiejś tam części, on po prostu musi rywalizować z nadawcami komercyjnymi. Efekt finalny jest taki, że ta oferta nadawcy publicznego jest po prostu, abstrahując od polityki, mówię o całej reszcie, jest po prostu niezwykle mało atrakcyjna. A ja zastanawiam się, czy ta oferta jakościowa znalazłaby swoich odbiorców na takim poziomie, na jakim jest to teraz. Stąd moje pytanie, mówiąc wprost, bo zastanawiam się, czy też media nie powinny służyć głównie rozrywce. Czy Polacy potrzebują mediów publicznych, pana zdaniem? Wie pan co, potrzebują. I ja myślę, że jeżeli te główne anteny, umówmy się, że mamy 30 kanałów tak w dostępie tym linearnym i niech 90% z nich zajmuje się rozrywką. Natomiast ta pula, ten pakiet dostępnych kanałów jest na tyle duży, że nadawca publiczny powinien tu jednak dyktować wyższe nieco standardy i naprawdę programy typu Gwiazdy tańczą na lodzie i tym podobne historie nigdy się po prostu nie powinny przydarzyć. Ale to po co tak? Nam te media? To my jesteśmy dla mediów, czy media dla nas? Wie pan co, jeżeli całkowicie zrezygnujemy, bo były też takie pomysły w różnych miejscach na świecie, żeby na przykład zrezygnować całkowicie z mediów publicznych i na przykład programy o charakterze misyjnym zlecić nadawcom komercyjnym, ale to się nigdzie nie udało. Więc to jest oczywiście pytanie, czy ta telewizja publiczna musi być z tak szeroką ofertą programową. To jest inna sprawa. Natomiast umówmy się, że kultura, dokument, sport, jakiś kanał informacyjny, być może jedna antena albo tylko ośrodki regionalne. Natomiast gdyby mnie pan pytał, czy jest potrzebne, tak, zdecydowanie jest potrzebne. Czy w takiej formie i w tak rozbuchanej strukturze, nad tym możemy rozmawiać. O przyszłości i przeszłości i o aktualnym cały czas stanie mediów publicznych w Polsce opowiadał nam dr Łukasz Szurmiński, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, miłego dnia życzę państwu. I to już wszystko w tym wydaniu specjalnym Wirtualnej Polski. Jesteśmy niespełna tydzień po wyborach i cały czas analizujemy tę powyborczą sytuację dla państwa. Nazywam się Paweł Pawłowski, no i dziękuję za uwagę.